Za imienia profesora Zbigniewa Religii zadziałała. Wszyscy jesteście pięknie poubierani w koszulki tejże fundacji. A jak wiecie, profesor Religia bardzo wspierał wędkarstwo i myślę, że takie uczczenie do pamięci mu się należy. Szanowni goście, szanowni zawodnicy, trenerzy, przystąpimy teraz do ceremonii dekoracji. Zaczniemy od najmłodszej grupy wiekowej i od pierwszej dyscypliny i ta ceremonia będzie przebiegać aż do klasyfikacji generalnej. Jeśli Państwo pozwolicie, to również jest z nami dzisiaj, tak jak na ceremonii otwarcia, burmistrz miasta Kórnika, pan Jerzy Lechnerowski. Zawitał do nas też członek głównej Rady Głównej do Spraw Młodzieży, Marek Dziemianowicz. No i szef naszej okręgowej komisji do spraw młodzieży, działający przy zarządzie okręgu, pan Andrzej Kwiatkowski. Pozostałe osoby myślę, że Państwo znacie, ponieważ przez te trzy dni współpracowaliśmy ze sobą właściwie od rana do wieczora. Myślę, że dla gości wielkie brawa. Ale też poproszę naszych szanownych gości o brawka dla naszych zawodników. Panie burmistrzu, myślę, że echa naszych zmagań tutaj do pana burmistrza dotarły, tak mi się wydaje. Wszystko na stronie internetowej było. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, szanowni uczestnicy tej ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, tak, w wędkarstwie, w sportach wędkarskich. Bardzo się cieszę, żeście przyjechali tutaj do nas, do Kórnika, do Błażejewka. No, nie miałem możliwości tutaj uczestniczyć bezpośrednio i przyglądać się naszym zawodom, poza tym pierwszym dniem, dwa dni temu, poza te dwa dni tutaj już żeście byli, trzy dni faktycznie, od piątku. Natomiast wiem, że bardzo udane były zawody, pogoda dopisała. Wiem, że bardzo zacięta były konkurencje. Bardzo sportowo wszyscy się zachowali. Dziękuję. Dziękuję oczywiście za chwileczkę, którzy zwyciężyli. A przede wszystkim cieszę się, że wzięliście udział tak licznie w naszej imprezie tutaj w Kórniku. Dziękuję oczywiście organizatorom, sędziom, działaczom sportowym, no a przede wszystkim wam. Życzę wszystkiego najlepszego, gratuluję zwycięzcom, gratuluję udziału, no i myślę, że nie jest to pierwszy tutaj w Kórniku, że jest to stop. Myślę, że będziemy jeszcze mieli możliwość się tutaj spotkać i zawsze was do Kórnika chętnie zapraszam.